Cześć moi drodzy, witam na kanale 64BTV, z tej strony Paweł, zapraszam na czwartego gameplaya Tides of Numenera Torment. Słuchajcie, jesteśmy już po przygodzie z Rafie, po przygodzie na Rafie, pokonaliśmy tego Korro, a teraz wkroczyliśmy do miasta, w którym pewnie dużo będzie znowu do czytania. Moi drodzy, ja się troszeczkę wróciłem i chciałem wam powiedzieć trochę na początku o Kali Stage, z którą przyjdzie nam teraz podróżować. Otóż odbyłem sobie z nią taką rozmowę, bo tam naprawdę było dużo tego tekstu do czytania, to by nam zajęło chyba ze 45 minut przeczytanie tego wszystkiego. Kali Stage i Ali Greg byli kochankami, moi drodzy, tak, byli kochankami. Spotkali się wtedy, kiedy do zakonu prawdy Ali Greg przybył z taką jakąś tajemniczą ramą, takim urządzeniem, i w tym zakonie prawdy tą ramą zajęła się Kali Stage. Właśnie jej przypadło w udziale zajmowanie się tą ramą. No i okazało się, że Ali Greg ma jakąś tragedię rodzinną, chyba jego rodzina w jakiś sposób zginęła i niesie ze sobą taki wielki żal. No i jakoś się tak razem spiknęli i zostali kochankami, mimo że Kali Stage przeszkadzało to, że on ciągle tak marudzi i narzeka. Natomiast Kali Stage jest osobą taką międzywymiarową postacią, którą połączoną z taką wieloświadomością, taką infostrefą, która istnieje jako taka wielka, niewidzialna konstrukcja, w której zapisana jest podobnież cała wiedza. I Kali Stage komunikuje się z tą infostrefą i jej problemem jest to, że chce połączyć te wszystkie świadomości, które w niej istnieją, jako taką mnogą świadomość w jedną osobę, bo jej to zaczyna po prostu przeszkadzać. Często z tymi swoimi siostrami nie może się dogadać. Są też siostry, które chcą ją w jakiś sposób zabić, mają wobec niej złe zamiary. No i to jest taki rys postaci Kali Stage, która jest członkinią zakonu prawdy. Wychowała się w bibliotece, gdzie próbowała znaleźć odpowiedź na swoje pytania, na swoje problemy, a to, że stała się taką mnogą osobowością, to jest wynik jakiegoś eksperymentu, w którym uczestniczyła. To tyle. Słuchajcie, przed nami nadzorca, przed nami Baleazar jakiś, przed nami jakiś dziwny stwór, przed nami, słuchajcie, kupa kamieni, tutaj są wyznawcy pana wcieleń. Słuchajcie, postaci tutaj jest od groma, więc chyba zaczniemy sobie zwiedzanie, bo jak na razie naszym celem jest... O, słuchajcie, sprzedawca uzbrojenia, zacznijmy od sprzedawcy uzbrojenia. Może to będzie dobry pomysł. Sprzedawca uzbrojenia, komnata zbrojeń, kupno, sprzedaż, wymiana. Informuję szyk nad stoiskiem. Handlarz, wita cię umorzoną ręką. Momencik, proszę rozejrzyj się. Gdybyś czegoś potrzebowała, daj mi znać. I co możesz mi powiedzieć o klifach Sagusa? To miejsce, gdzie się znajdujemy. Doskonałe miejsce na handel bronią mamy w samym mieście. Może w samym mieście nie ma aż takiego zapotrzebowania. Dzięki Argusom panuje tu porządek. Handla wzrusza ramionami. Większość z moich klientów to kompanie najemników. Przez wieczną bitwę lgną tu całe tłumy. No i odkrywcy. Mnóstwo myleńców oszczędza błyszczki na co wymyślniejszy sprzęt. Potem wyprawiają się wzdłuż rafy do wykwitu i nigdy nie wracają. Powiedz mi jeszcze, pokaż co masz na sprzedaż, bywaj, pokaż co masz na sprzedaż. To jest, słuchajcie, najciekawsze. Mamy tutaj trochę sprzętu. Kryształowy okruch. Czy to by było coś lepszego niż używa Kali Stage? 3 punkty obrażeń, to jest tarczownica, którą posiada. Broń lekka dystansowa, tarczownica, broń średnia sieczna. Wiecie co? Nie widzę, żeby tutaj było coś takiego szczególnego. Możemy sobie chyba sprzedać tylko i wyłącznie. To sobie możemy sprzedać. Nie, chyba to musimy przyciągnąć. Handel zakończony, niepowodzenie, nie masz dość pieniędzy. Ale ja to chciałem sprzedać. Sprzedaj, o. Nie masz. Dlaczego ja nie mogę tego sprzedać? Czy kupcowi nie mogę sprzedać? Powiem wam, że trochę tego nie kumam. No dobra, sprzedaliśmy. Ale nadal mamy to w wyposażeniu? Trochę nie bardzo wiem, jak tutaj się te transakcje odbywają, bo jest to jakieś dziwne. Może czegoś nie zauważyłem. To się znajduje w plecaku, tak? Tutaj mamy naszą kasę. Sprzedajmy to jeszcze raz. Sprzedaj. Wartość 3. Wiecie co? Ja chyba... O co chodzi? W ekwipunku nam się zrobiło mniej pieniędzy po tym, jak sprzedałem sztylet. Kup.
teraz też się nam zrobiło mniej pieniędzy. Sprzedaj. Teraz tam się znowu zrobiło mniej pieniędzy. Znaczy, jakieś jaja są po prostu niemożebne. Naprawdę są jakieś jajca niemożebne. Nie, powiem wam, że nie kminie tego kompletnie. Ani mi się w wyposażeniu sprzęt nie pokazał, ani... Nie wiem, o co chodzi. No dobra, słuchajcie, nie będę się na razie zajmował handlem w takim razie, skoro na sprzedawaniu ja wydaję pieniądze, żeby coś sprzedać. To jest trochę dziwne. Chodźmy sobie może do tego stwora. Zobaczymy, co to jest. Możemy w to kliknąć w ogóle? Możemy. O! Przybliżasz się do energetycznej klatki, która więzi stworzenie. Gdy się pochylasz, paskudny glewnia z młotem bojowym przewieszonym przez ramię zaczyna na ciebie krzyczeć. Hej, hej, nie gapimy się za darmo. Zapłać Elgindowi albo Wynocha. Patrzy wściekle na ciebie, sięgając po swój młot, dopóki nie odejdziesz od klatki. Nie pozwolą nikomu nas odkradać. Zobaczmy, kto to jest. Balazar, chudy nerwowy kapłan Enosów, posyłał kratkowe spojrzenie w kierunku istoty uwięzionej w pobliskiej klatce, nucąc przy tym beztrosko. Dostrzegłszy, że mu się przyglądasz, zdyga się. Po zaledwie kilku nerwowych oddechach zaskoczenie przeradza się w gniew i kapłan otwiera usta, by na ciebie nakrzyczeć. Musi być jakiś sposób, ale jaki? Oni nigdy tak tego nie zostawią. To sądowanie myśli mi podpowiedziało. Słucham, o co chodzi. Co jest we mnie tak fascynującego, że musisz się na mnie gapić? Wydajesz się zdenerwowany, powiedzmy do niego, do tego Beleazara. Nie jestem, mówi Beleazar, zerkając ukradkiem na klatkę z uwięzionym stworzeniem. Po prostu nie lubię, jak ktoś się do mnie podkrada. Co wiesz na temat tego stworzenia? Co? Pyta Beleazar, podskakując. Następnie bierze głęboki oddech i ślizga się na bezceremonialny ton. To Nyctemeron, stworzenie biomechaniczne, zbieracz informacji. Kapłan zdaje się uspokajać w miarę opowiadania. Są bardzo niebezpieczne, można z nimi rozmawiać tylko w nocy. W dzień potrafią zaatakować bez żadnego powodu. Żywa skarbnica wiedzy, szepcze pod nosem Kalistage. Spoglądając na stworzenie, ciekawe, jakie miejsce widział, ile wie. Oczy Beleazara zwężają się, zdradzając jego podejrzliwość. Coś planujesz? Możesz jeszcze raz powiedzieć o Nyctemeronie? Coś planujesz, prawda? Beleazar krzywi się na twoje słowa, po czym odwraca się, by bliżej ci się przypatrzyć. Nagle dostrzega twój tatuaż, który rozpala w jego oczach dzikie płomienie. Słyszałem o takich jak ty. Co robisz? Nie, nieważne, zadałeś mi pytanie, znaczy się. Kapłan ucina wypowiedź, po czym ewidentnie podejmuje ważne decyzje. Pracuję nad czymś niebezpiecznym. Byłbym zachwycony, gdybyś zechciała wspomóc mnie w swoim przedsięwzięciu. Mam wrażenie, że ona mnie zrozumie. Tak sobie myśli ten kapłan gdzieś tam w środku. Beleazar rozgląda się po placu, wypatrując szpiegów, a następnie przywołuje cię do siebie. Mam pewne urządzenie, mówi zachrypniętym szeptem, który prawdopodobnie słychać w odległości wielu metrów. Gdyby ktoś zdołał podejść dość blisko, żeby przymocować się do klatki, urządzenie aktywuje się i przeteleportuje Nyctemerona na rafę upadłych światów. Kapłan śmieje się złowieszczo i zaciera ręce, a potem sądowanie myśli, to szalony plan, ale w jaki inny sposób mogę zyskać sławę? Nie, można zostać wielkim bez odrobiny ryzyka. Uwolnisz go, zabijesz, to chyba niebezpieczne. Zbadasz go? Tak, właściwie to. Nurt niebieski wpływ wzmógł się malutko. Ale organizmy biomechaniczne niezwykle mnie fascynują, a tym bardziej Nyctemeron. Nigdy nie miałem okazji przyjrzeć się takiemu z bliska, a zatem Beleazar zniża głos. Chciałbym, żebyś wyteleportowała go z tej klatki, zabiła i przyniosła mi jego organ pamięci. Brzmi mandalnie. Mam podejść, przytwierdzić urządzenie do klatki stwora i aktywować je. Nie zamogam. Dobra, daj mi to urządzenie, zobaczę, co się da zrobić. Dobra, spróbujemy. Beleazar, oto ono, mówi Beleazar, podając ci urządzenie i nerwowo oblizując wargi. Bądź bardzo, bardzo ostrożna, drugiego nie mam. Tylko czy my chcemy zabijać to stworzenie nieszczęsne? Spróbuję tutaj pogadać z tymi. Może się jakoś to inaczej rozwiązać. Kandu, postawny łysy mężczyzna o szerokich barkach odwraca się w twoją stronę. Nieuchomiejesz pod jego spojrzeniem. Nie dlatego, że mężczyzna nosi czarny płaszcz czy wielki młot. Chodzi o to, że pod wąsami i kozią brudką twarz wojownika jest tak paskudna, że w ciemnej alejce mógłby wystraszyć własną matkę. Mężczyzna pozdrawia cię z dawkowym skinieniem głowy, odnosi wrażenie, że rozmawiasz z człowiekiem, który doskonale czuje się w nudnej pracy strażnika i lubi towarzystwo własnych myśli. Leniwy dzień, dobrze, leniwy dzień to nic złego.
Skąd pochodzicie? Gdzie w ogóle jest El Jin? To spytajmy się. Pokazuje brodą w stronę stojącego obok mężczyzny w spiczastym kapeluszu. Jakim sposobem klatka? Skąd pochodzicie? Czy możesz powtórzyć? Mam kilka pytań na temat miasta. Dobra, słuchajcie, darujmy sobie na razie rozmowę na temat miasta. Spróbujmy porozmawiać z tym El Jinto. El Jinto stoi przed tobą znużony wędrowiec, jego ponurą twarz niemal całkowicie zasłania szpiczasty kapelusz. Przyglądasz mu się bliżej. Zmarszczki na twarzy mężczyzny wskazują, że wiele widział i przeżył. Witaj, koleżanko, mówi. Chcesz zobaczyć Nyctemerona, mojego znajomego tam w klatce, czy chcesz tylko zamienić słówko? Chcę zobaczyć to stworzenie z bliska. Szukam kogoś, kto potrafi naprawić skomplikowane urządzenie. A wiecie co? Wydajmy tego kapłana. Zobaczymy, co się będzie działo. Dominujące nurty się przesunęły. Indygo wzmógł się. Utracono przedmiot grudka teleportacyjna. Ten młody idiota. Przyłapaliśmy go, jak majstrował coś przy klatce i myślałem, że go przepłoszyliśmy. Najwyraźniej nie. El Jinto wzdycha i chowa urządzenie do kieszeni. Rozumiem go lepiej, niż bym chciał. Wszyscy żyjemy ogrzewani płomieniami naszych ambicji i nadziei, dopóki nie zdmuchnie ich wiatr. El Jinto potrząsa głową. Zbadałem Nyctemerona podczas mojej podróży do tego miejsca. Gdyby ten głupiec tylko poprosił, mógł podzielić się z moją wiedzą. Sam musi się nauczyć tak jak wszyscy inni. Nadal możesz, niech skorzysta z twojego doświadczenia. Spróbujmy tak rozwiązać tą sprawę. To niezbyt sprawiedliwe, stwierdzę, rozważając twoje słowa, ale masz rację, nie jestem już młody i dobrze byłoby wiedzieć, że pomogłem komuś, zanim przerywa, potem mówi dalej. Zanim opuściłem miasto, sięga do torby i wręcza ci zwitek podniszczonych notatek. Potem spogląda nad twoim ramieniem. Nadchodzą kłopoty, koleżanko. Beleazar pędzi w twoją stronę i chyba jest wściekły. Wzmógł się nurt niebieski, wzmógł się nurt złoty. Powodzenia. Baleazar, zaufałem ci, krzyczy. W kącikach jego oczu widać łzy w frustracji. El Jinto cofa się odrobinę, a na jego twarzy maluje się smutek. Baleazar, myślisz, że wygrałeś? Baleazar cedzi słowa przez zęby. Jedna łza ucieka z kącika jego oka i spływa po kościstym policzku. Myślisz, że pierwszy raz mnie zdradzono? Dysząc z wściekłości, przystawia palec do twojej twarzy. Powiem zakonowi prawdy, że zdradziłaś kapłana Eonu, wykonującego tajną misję. Wszyscy będą wiedzieć, że nie można ci ufać. Sądowaniem myśli. To była moja jedyna szansa. Jak mam teraz zostać kimś więcej niż tylko zwykłym akalitą? Podrzyj notatki El Jinta na oczach Beleazara. Daj notatki El Jinta Beleazarowi. A dajmy mu te notatki. Dominujące nurty się przesunęły. Beleazar i bestia. Wyciągasz notatki, a Beleazar natychmiast zabiera je z twoich rąk. Gdy wyjaśniasz, jak je zdobyłaś, kapłan szeroko otwiera oczy z wrażenia. To więcej niż spodziewałem się dowiedzieć, szepcze Beleazar, czerwieniąc się. Poświęciłem tyle czasu na podchody, a wystarczyło zapytać? Dziękuję za wszystko, naprawdę dziękuję. Wykrzykuje w kierunku El Jinta. Podróżnik odrobinę zażenowany macha mu w odpowiedź. Beleazar wręcza ci twoją nagrodą, po czym odchodzi, przywracając kartki. Zdobyto 25 punktów doświadczenia, zdobyto błyszczki 20 i nurt złoty wzmógł się mało i dostaliśmy psychiczną ochronę. Poziom wyszkolenia w zdolności użycia enigmatu plus 1 umożliwia ci posiadanie dodatkowych enigmatów. Brązowy pierścień z zachodzącymi na siebie łuskami jest ciepły w dotyku i lekko kurczy się po nałożeniu na palec. Wywołuje wnoszącej go osobie poczucie oddania jakiemuś większemu bytowi. Wartość 177. Kontynuuj. Friuma, kręgi, selekcji. W życiu o nich nie słyszałem. Słuchajcie, no to zrobiliśmy pierwsze zadanie tak w ogóle. Zobaczmy, ile nam brakuje jeszcze do awansu. Jeszcze kapkę nam brakuje do awansu, ale możemy sobie chyba przyporządkować pierścień. Będziemy mogli nosić użycie enigmatu. A dlaczego mi się użycie enigmatu nie zwiększyło? Posiadasz zbyt wiele enigmatów, przez co otrzymujesz stan choroby Ale dlaczego ja... Czekajcie, bo nie rozumiem. Teraz mam enigmatów, liczba enigmatów 4 na 3. A poprzednio co, nie miałem tej choroby? Powiem wam szczerze, że nie kapuję. Teraz mam karta postaci. Nie kapuję troszeczkę tego. No ale dobra, może to ja jestem debilem, tak? Może to ja jestem debilem. Teraz powinniśmy nosić te wszystkie enigmaty ze sobą, a jak zdejmę ten pierścień, to co? No to teraz się nic nie stało, tak? Dziennik, ekwipunek. O, teraz się enigmat przerzucił.
tylko dlaczego on jest tak podgrzany na czerwono tutaj? Może dlatego, że jest w tej strefie, która powoduje u mnie jakieś choroby? No nic, dobra. Teraz chyba się powinien przerzucić. No dobrze, niech będzie w takim razie. Nie wiem, dlaczego tej ozdoby sobie nie mogę nałożyć. Ona chyba służy tylko i wyłącznie do sprzedaży. Tutaj mam sporo tych enigmatów narobionych. Czy z Kandą możemy jeszcze coś porozmawiać? Mam kilka pytań na temat miasta. O, zapytaj kogoś, kto w nim mieszka, o mówi wnoszącego. Nie znamy się na żadnych miastach i nie zamierzamy się znać. Co to za stworzenie? Jakim sposobem klatka utrzymuje tą bestię? Nie wiem. Elgin to ją zbudował. Szukam kogoś, kto pomógłby mi naprawić pewne urządzenie. Nie znam nikogo. Nie jesteś stąd. Słuchajcie, ta rozmowa się po prostu nie klei z tym Kandą. Zobaczymy. Czy ten nam coś odpowie? Mam kilka pytań na temat twojego Nyctemerona. Czym jest Nyctemeron, zapytajmy się. Biomechaniczny związek upartej ciekawości i wielkiej złośliwości. Nikt nie wie, kto ich stworzył, ale nie można im ufać, ani się z nimi spoufalać. Gdy staniesz im na drodze albo przeszkodzisz w spełnieniu dziwnych zachcianek, zabiją cię bez zastanowienia. Czekaj, powiedziałeś o tym stworzeniu. On jest rodzaju męskiego. Być może, też być rodzaju żeńskiego, albo nie mieć rodzaju, albo mieć kilka rodzajów. Kto może to stwierdzić? Mamy tu już więzionego koleżkę i czuję się lepiej, nie mówiąc o nim ono. Jak złapałeś to stworzenie? Pewnie nie było łatwo. Chyba można z winę zrzucić na pecha, ale troszkę za wcześnie, by określić to jako dobre albo złe. Pracowałem nad, nazwijmy to pułapką, pośród bezimiennych ruin ściągających się przez pewną dolinę. Kandu poszedł polować coś na opiat, a ja pracowałem w oszołomieniu. Zawsze tak jest, gdy się skupiam. Przed zachodem słońca pułapka nadal nie była gotowa i usłyszałem, jak Kandu woła mnie głośno. Odwróciłem się w samą porę, by zobaczyć naszego gościa zbliżającego się do mnie. Salwa ciekła energii potwora rozbiła barierę osobistą, którą aktywowałem, gdy budowałem pułapkę. Wiedziałem, że nie da rady powstrzymać tej kreatury. Wtedy Kandu wyskoczył na grzbiet Nyctemerona, waląc w niego młotem. Stwór zaskrzeczał, a potem zapadła noc i stworzenie ucichło. Pracowałem w pośpiechu, przyznaję, na to kończynie pułapki nie była przeznaczona dla naszego gościa, no ale jak widać, wskazuje na stworzenie, sprawdziła się. Na szczęście, to daje mi także sporo pewności w związku z naszym powrotem do Laurik chyba. Jak przetransportowaliście to stworzenie do miasta? Dobre pytanie, ale odpowiedź jest długa i nie tak interesująca, jakbym chciał. Więc powiedzmy, że ta pułapka jest bardziej składana, niż na to wygląda. Co zamierzacie zrobić z Nyctemeronem? Wypuścimy go i będziemy uciekać, tak jakby goniły nas całe zastępy z piekła rodem. Nie jesteśmy łowcami, jesteśmy odkrywcami i robimy to tylko dla pieniędzy na długą podróż, która nas czeka. Nie, żeby naszemu gościowi robiło to jakąś różnicę. Gdy go wypuścimy, będzie chciał obelżeć nas ze skóry i wcale mu się nie dziwią. Powinniśmy zrobić to nocą, albo nawet, ale nawet wtedy spodziewam się, że będzie próbował nas zabić. Mówiłeś, że chcę zapytać o coś innego. Zobaczymy, czy coś ciekawego możemy ich jeszcze zapytać. Chcę obejrzeć to stworzenie z bliska. Twoja ciekawość działa na moją korzyść, koleżko. Będzie cię kosztować 25 błyszków. Spróbujmy z perswazji. Kurczę pieczone. No dobra, zobaczymy, czy przy 30 się uda. Niestety nasz pierwszy pech. Porażka. Koszty muszą się zwrócić, koleżanko mówi. Zmieniłam zdanie, chcę zobaczyć stworzenie z bliska. No dobra, wydajmy te pieniądze, zobaczymy, może to nam... Wart swojej ceny, uwierz mi, mówi, chowając pieniądze. Odwieź naszego gościa, gdy tylko będziesz gotowa. Bywaj. Bywaj, mój przyjacielu. Teraz chyba możemy z nim sobie chyba porozmawiać. Tak. Może to nam coś pozwoli. Klatka, w której się unosi to stworzenie, jest prostą ramą otaczającą błyszczącą prawie przezroczysty cylinder energii. Emituje cichy, ledwo słyszalny szum, który przyprawia cię o skrzytanie zębami. Delikatny pojemnik jest ozdobiony filigrantem drogich materiałów. Nie dostrzegasz jednak panelu sterującego, który na pewno musi być ukryty gdzieś w plątaninie kabli. Ostrożnie podchodzisz do klatki. Uwięziony potwór wygląda jak krzyżówka grzyba z umięśnionymi rybokształtnym rybokształtnym zwierzęciem. Jego liczne macki zakończone są strzykawkami, kłami i wtryskiwaczami. O, było... Dziewczyny lubią takich mężczyzn, słuchajcie. Dobra, przewidźmy sobie dalej. Zostawię na chwilkę, jeśli chcecie, to zróbcie sobie stop klatkę, bo już nie ma sensu tak czytać tego dużo. Czym jest, skąd tu się to, co możesz powiedzieć o tym miejscu? Przyjrzyjmy się klatce. Dobra, to już żeśmy chyba widzieli. Dotknij gładkich miejsc na panelu. Szum klatki obniża się chwilę, balansując niemal na granicy słyszalności twojej kości i zęby, przenika krótkotrwały ból, a wszyscy znajdujący się w odległości do 3 metrów od klatki zatykają uszy rękami. Kurde,
Kando, ty próbujesz nas wszystkich zabić, zostaw klatkę w spokoju, odpychać ją od klatki. Masz pojęcie, co się wydarzy, jeśli coś dostanie się na wolność? Dobra, czym jesteś? Stworzenie jedynie podwania swoje wysiłki, by cię zaatakować, machając wściekle kończynami. Skąd się tu wziąłeś? Na chwilę odsuwa się od granicy Palanegi, jakby zbierając myśli, a potem rzuca się na ciebie, odbijając się od zaskakująco mocnej klatki. Dziko wymachuje mackami, igły na ich końcach lśnią ociekającym płynem. Co możesz powiedzieć mi o tym miejscu? Pod ciałem Nyctemenerona narasta przyćmione światło. Kula pod jego korkusem świeci coraz jaśniej i jaśniej. Stworzenie pociera ją dwiema mackami, z których wystrzeliwuje. Teraz serpentyna błyskawic. Nyctemeron ściąga ją, by nabrała intensywności, a potem ciska w ciebie. Ściany klatki natychmiast ciemnieją, a gdy znowu się rozjaśniają, widzisz, jak uwięziony potwór znowu rzuca się bezowocnie na niewidzialne ściany. Rozumiesz mnie w ogóle? Stworzenie... Słuchajcie... Możemy się przyjrzeć klatce jeszcze raz, dotknij klatki, dotknij panelu jeszcze raz, dotknij klatki. O, dostaliśmy, słuchajcie, chyba po łapach. O, i trzy obrażenia żeśmy dostali. Jeśli cię dopadnie, będziesz mogła winić za siebie, tylko winić siebie tylko smakulo. Przyjrzyj się klatce jeszcze raz, dotknijmy panelu jeszcze raz. Chyba nam się opierdziel zdanie. Zbierze. Zostawmy klatkę w spokoju, nic więcej tutaj, słuchajcie, nie zwojujemy. Nie, zostaw stworzenie w spokoju. Wydaliśmy na to, słuchajcie, 25. Wydaliśmy na to 25 i niczego żeśmy się nie dowiedzieli. Zastanawiam się, jak tutaj można realizować odpoczynek. Spróbuję porozmawiać jeszcze z wieszczem. Co ten wieszcz może wiedzieć, tak? Procy też muszą jeść, co powiesz, na mały datek. A spadaj. Wiecie co, pójdę jeszcze raz do kupca. Może teraz uda mi się coś sprzedać. Pokaż, co masz na sprzedaż. Kurczę pieczone, no. Sprzedawca uzbrojenia. Tu jest sprzęt, który normalnie przyciągając powinniśmy chyba kupić. Tarcza. Spróbujemy kupić tarczę. Ile ta tarcza kosztuje? Wartość 15. No to żeśmy kupili tarczę. Teraz na zdrowy rozum powinniśmy sprzedać ten sztylet. Za przeciągnięcie sztyletu z plecaka do kupca, do sprzedawcy uzbrojenia straciliśmy pieniądze. Nie wiem, słuchajcie, totalnie nie wiem, o co chodzi. To są jakieś totalne jaja. Nie będzie chyba handlu dzisiaj. Nie będzie handlu. Myślałem, że może teraz po zrobieniu tego zadania jakoś się nam uda. No nas czeka chyba jakaś rozmowa. Niemal każdy centymetr ciała tego kupca jest ciasno obleczony w szaty i futra. Jego głowę osłania kaptur, a twarz zakrywa maska. Swoimi poczerniałymi palcami pieści starożytny popękany znoj. Odnotowuje on twoją obecność, po czym delikatnie dotyka swojego podobnie przyodzianego towarzystwa, zostawiając na jego ramieniu plamę złotnistego atramentu. Falinda od razu rozpoznała złodziejkę. Mówi istota, krzyżując ręce pod szatą. Może wydawało się jej, że poprzez rozmowę ze Sterlisti jej obecność umknie uwadze Falindy. Na szczęście dla niej sytuacja jeszcze nigdy nie miała miejsca. Przyglądaj się pracy. Dlaczego twój towarzysz opowiada o mnie? No to poprzyglądajmy się jej pracy, skoro zostaliśmy zignorowani. Kupiec przesuwa rozwartą dłonią nad wyblakłym pergaminem. Słychać ciche drapanie pióra, wskutek którego na zwoju pojawiają się żywe litery z nieznanego ci języka. Przyglądajmy się jeszcze trochę pracy tej Sterlisti. Ręka kupca ponownie przepływa na stronę, a ty słyszysz jedynie drapanie pióra po papierze. Ciemne litery wyłaniają się z cienia ręki, jakby były wgniecione, wyciągane pod strony. Dlaczego się nie odzywasz? Kupiec ani trochę nie przejmuje się twoim pytaniem. Dlaczego się nie odzywasz? Poprzyglądajmy się jeszcze jego pracy. Bywajcie. Zobaczymy, co tutaj jest. Książki i zwoje wydają się ułożone na chybił trafił, ale z bliska można dostrzec niewielkie plakiety z kategoriami, co wskazuje, że w pozornym chaosie panuje jednak porządek. Z chęcią. Wiecie co? Ciekawi mnie ta kupa kamieni. Zobaczmy sobie tą kupę kamieni, co tutaj jest. Nóż witelec będzie coś fajnego. Stos kamieni to nadal tylko gruzy, ale może udałoby się wydobyć z niego jakieś cenne części lub urządzenia. Przyjrzyj się kanistrowi, przyjrzyj się skałom. Przyjrzyjmy się skałom. Zauważysz lekką poświatę, gdy światło odbija się od skał pod odpowiednim kątem. Pochylasz się bliżej. Przyjrzyjmy się kanistrowi.
Gdy się pochylasz, zauważasz, że pojemnik jest pusty w środku. Na górze jest otwór, który umożliwia swobodny dostęp do wnętrza. Gdy do niego zaglądasz, stwierdzasz, że nic w nim nie ma, chociaż większa część kanistra jest niemal nietknięta. Niewielka część zewnętrznej ściany została podważona, odsłaniając delikatne mechanizmy. Zabierz z kanistra, co tylko zdołasz. Zwin na ręce. Słuchajcie, może być kiepsko. Kali Stage będzie jeszcze gorzej to zrobić. Mamy jakieś punkty tutaj na wydatkowanie. Wiecie co? Chyba nie. Czy mogę skorzystać z jakichś... Odejdźmy na razie od kamieni. Chciałbym to wydostać, posiłkując się tutaj. Co ja muszę zużyć? Jakie ja punkty muszę umiejętności tutaj zużyć, żeby wykonać ten test? Siły nie. Intelekt nie. Szybkość. Słuchajcie, szybkość. Czy mam coś, co przywróci mi szybkość? To przywraca punkty zdrowia. O, słuchajcie, to przywraca. Użyjmy przedmiotu. I użyjmy tego przedmiotu na sobie. Ale przywróciliśmy tylko dwa punkty zostały przywrócone. No dobra, spróbujemy teraz szczęścia. Zwin na ręce. Zabierz z kanistra, co tylko się da. 75%, może się uda. Ale słuchajcie, porażka. Zdobyliśmy tylko błyszczki. Porażka, percepcja. Próbujesz dostać się przez panel do wnętrza urządzenia, ale tylko go zdejmujesz, z środka wypada kilka części, które spadają się na twoich oczach. Następnie okazuje się, że za kilkoma interesującymi częściami widnieje w urządzeniu nie zostało nic innego. Rozbijmy w takim razie kamienie. Przy 60 udamy. Niestety nie udało się. Słuchajcie, porażka, totalna porażka. Nowy przedmiot. Prestidigitator. Ciekawe, co to jest. Wow. Mogliśmy tutaj znaleźć coś fajnego. Niestety się nie udało. Odejdźmy od kamieni, zobaczmy, co żeśmy znaleźli. Wydatkowaliśmy punkty siły, wydatkowaliśmy różny szajs, żeśmy wydatkowali. Gdzie jest ten nasz prestidigitator, który żeśmy odnaleźli? Nie widzę, żeby on był gdzieś tu. Teraz nam się chyba jeszcze nie pokazuje w tym wyposażeniu. A nie, słuchajcie, tutaj go mamy. Plus 1 do poziomu szybkich palców zużywa akcję. O! Upuść. Nie będziemy tego upuszczać. Może te szybkie palce. To jest enigmat. Spróbujmy go przekazać do Kali Stage. Ma prestidigitator? Ma. Dobra. Niestety nie udało nam się, słuchajcie, nie udało nam się odkryć tajemnicy tego czegoś. Zrobię sobie zapis na wszelki wypadek. Anuluj. Nowa zapisana gra, mały rynek 2 niech się będzie nazywać. Powrót do gry. Zobaczymy, co tutaj możemy przy tej maszynie zdziałać. Zbadaj, spróbuj sobie przypomnieć, do czego... Przede wszystkim, co to jest za maszyna? Maszyna goruje nad tobą niczym sztylet wbity w ziemię przez giganta. Wydaje się znacznie starsze niż okoliczne budynki. Masz wielką ochotę dotknąć wzoru szczelnych paneli rozsianych dookoła maszyny, jakbyś już kiedyś ich dotykała. Anamnesa. Spróbujmy sobie przypomnieć, co to za urządzonko. Udał się test, świetnie. Dwa punkty doświadczenia. Sukces. Zamykasz oczy, żeby się skoncentrować, pogrążając się w odmętach wspomnienia, które nie należy do ciebie, a przynajmniej nie do ciała, w którym obecnie przebywasz. Słyszysz potężne bicie generatora, który wzywa cię z odległości wielu wieków. Otwierasz zimne, skupione oczy, ignorując krzyki i wzlatujące kłęby czarnego domu. Koncentrujesz się wyłącznie na rytmie serca maszyny. Sięgasz do styczących wnętrzności generatora, dostajesz go, zmieniasz ustawienia i nie tracisz nadziei. Puls powoli odchodzi w przyszłość. Twoja ręka twojego ciała spoczywa na zardzewiałej powierzchni dawno zepsutego generatora. Zbadaj urządzenie. Ręce ślizgają ci się po skleconych na pręce elementach i śliskich kablach. Przyciski są wytarte, do czego od częstego używania. Maszyna jest toporna, ale w pełni sprawna, amatorska, ale mistrzowsko pomyślana. Tylko geniusz potrafiłby połączyć tyle rozmaitych części w funkcjonalne urządzenie. Słyszysz szepty nieznanych ci wspomnień. Nie znasz zasady działania tego urządzenia, ale wiesz, że służyło do generowania pole, które wyłączało wszystko w swoim zasięgu. Ponownie zbadaj urządzenie. Słuchajcie, to chyba tyle, jeśli chodzi o to urządzenie i generator. Ciekawe, kim jest ten
genocyd. Czy będzie z nim można jakoś porozmawiać? Ta masywna, zakuta w zbroję postać stoi niemalże nieruchomo, obserwując, jak się zbliżasz. Ocenia cię w milczeniu swoim jedynym okiem. Ćwieki na karwaszach wojownika... Karwaszach. Wojownika i ostrza na jego najamiennikach są brudne i podziurawione ze starości. Grzb przemawia jego głos, głuchy pomysł wydobywający spod hełmu jest przytłumiony i sztuczny. Jestem gonący, czy gdy zadajesz mi pytania, muszę na nie odpowiedzieć. Przechodź więc, nie marnuj więcej słów. Czym jesteś? Spytajmy się go. Jestem ostrzem, który nie potrafi ciąć bronią, którą nie można walczyć, żywym pomnikiem porażki, przynosić ciężar z nogi na nogę. Słyszysz niezadowolenie w jego głosie. Kiedyś byłem Ogesti Stelkotu, żelazną ręką tradycji. Zwali mnie jednym z czarnej trucy. Wrogowie nie rozumieli nas, podążali, powiązali moje imię ze śmiercią w dziesiątkach już wymarłych języków. Nazywali mnie twórcą sierot, oprawcą nadziei, dziecięcem śmierci. Moje armie spowijały ziemię i przestworza mojej dragolici pustoszli krainy. Moim obowiązkiem była dominacja. Gdyby nas powitali, przynajmniej mogliby zostać naszymi sługami. Zamiast tego pozostał po nich tylko pył. Wszystko to miało być moje w zamian za posługę dla przyszłości mojego ludu. Taka była obietnica, lecz teraz jego ręka upada wzdłuż tułowia. Jestem genocydem, reliktem ostatnim z mego ludu. Dlaczego jesteś ostatnim ze swojego ludu? Nie wiem nic o innych. Kalakat Anwor, ten, który niesie prawdę i zrozumienie jest martwy. Wostulechlo, oślepiająca światłość rozumu, został pokonany. Podgrzbiet również poległ. Mój lud został całkowicie zniszczony, a nasz usłużny Bóg już z nami nie rozmawia. Harmonia, porządku i chwała wojny opuściły nas. Reszta jest już tylko pyłem. Powstaliśmy przeciwko potężniejszemu wrogowi i zostaliśmy rozbici. Pozostałem tylko ja, aby móc opowiadać historię o plemienia Tabantów. Słuchajcie, to jest chyba jakaś też pozostałość poprzedniej cywilizacji, która uczestniczyła w tej... w jakiejś wojnie. Spytajmy się, kim byli Tabanci. Mój lud, wielcy wojownicy, ta kraina należała do nas. My służyliśmy podgrzbietowi, a podgrzbiet służył nam. Szukaliśmy prawdy w zwycięstwie, osiągnęliśmy objawienie, byliśmy czyści, odporni na zepsucie, niepodzieleni nawet w trakcie rozłamu. Odnaleźliśmy siłę w nas samych. Dobra, to już jest chyba takie gadanie. Gdzie są pozostali Tabantowie? Reszta plemienia Tabantów obróciła się w pół, pozostałem tylko ja. Wspomniałeś imiona innych Tabantów. Czy mógłbyś nam o nich opowiedzieć? To jest chyba, wiecie co? Ten Wostulechlo był jakimś architektem konstruktu, w którym jest ten genocyd. Kim był ten Podgrzbiet, nasz sługa, nasz Bóg, nasza nagroda. To dzięki niemu trwaliśmy w czystości i bez zmian, zakotwiczeni w jednym punkcie. Świat wokół nas zmieniał się, ale nie my. Gdy świat dążył do zmian, my karmiliśmy go krwią. Podgrzbiet był naszą duszą, naszym powiernikiem, był niewyczerpanym zdrojem najczystszego zachwytu. Dzięki niemu znaliśmy nasze przeznaczenie. Przekazał nam słowa starożytnych Tabantów i określił sztywne i niezmienne przeznaczenie ostateczne. Co się stało z Podgrzbietem? Sabotaż albo klęska. Jeden z moich podkomendnych zdradził mi, że podgrzyb wyszeptał mu do ucha słowo porażka, jakby zachorował lub stracił z oczu widok prawdziwego przeznaczenia. Zapytany o to podgrzbiet zaprzeczył. Mój żołnierz został wygnany, a na mnie spadł ciężar jego wątpliwości. Lata później po naszej klęce podgrzbiet załamał się, a ja już nigdy nie byłem pewien, czy przypadkiem ziarna naszej porażki nie zostały zasiane właśnie wtedy. Ten nano, który mnie schwytał, który przybił mnie do czasu, zlokalizował podgrzbiet za pomocą wróża umysłu. Nie wiem, czy memu wrogowi kiedykolwiek udało się go odnaleźć. Dokonał na mnie gwałtu, nazywając mnie genocydem, po czym szydził z mojego nowego imienia. To nie moja wina. Stanę przed obliczem podgrzbietu i udowodnię swoją niewinność. Jaki jest sens posiadania ostatecznego przeznaczenia? Nie mieliśmy żadnych wątpliwości na temat naszego obowiązku i naszych bogów. Chcieliśmy tylko znać szczegóły. Cały nasz sceptycyzm rozpływał się w czystej tonie absolutnej pewności. Pytania zadane są odpowiedziami już udzielonymi. W przeciwnym wypadku to HRS. Nie ma samoumartwiania się. Konieczność wglądu w siebie przemieniła się w udoskonalenie naszego przeznaczenia, abyśmy weszli na sam szczyt. Jasne cele w życiu tworzą prawdę, nie to, co żałosne cienie. Jeśli wasze przeznaczenie było sztywne... O,
Dostaliśmy coś z nurtu, słuchajcie, coś z nurtu czerwonego. Nie poddają się, wygnano mnie, ale nie poddają się. Pozostają przy życiu, a moich dawnych wrogów dosięgła śmierć. Odwraca się lekko do ciebie. Masz jeszcze jakieś pytania, czy zwalniasz mnie? Bywaj. Nie wiem, dlaczego nurt się wzmógł. Czerwony. Słuchajcie, będziemy tutaj mieli chyba jeszcze dużo do porozmawiania z tymi ludźmi. Tu jeszcze jest jakiś chłopaczek Orteo, ale wiecie co, ja już jestem po dwóch odcinkach, poprzedni, który nagrałem, miał godzinę, ten ma już ponad pół godziny, więc zaczynam już po prostu męczyć się przy czytaniu, a tego czytania jest tutaj dużo. W każdym razie, słuchajcie, poznaliśmy nową jakąś postać, która w jakiś sposób nam tutaj pokazuje, co się działo. To jest jakiś konstrukt, człowiek, nie bardzo wiem kto, może go sobie jeszcze powiększymy. Wygląda jakby był jakimś rzeczywiście chyba tak, konstruktem, wygląda na jakiegoś konstrukta, który żył w jakimś społeczeństwie, które miało było dokładnie przekonane, co się wydarzy. Dlatego też pytaliśmy go, czy znajomość tego przeznaczenia jest ma sens, tak? Słuchajcie, ja już jestem trochę zmęczony, zaczynam pierdzielić głupoty. Widzimy się przy kolejnym odcinku Torment Tides of Numenera. Będziemy sobie smakować tą krainę, będziemy sobie po kolei przechodzić te zadania. Jakoś dzisiaj dużo żeśmy się nie ruszyli. Może na koniec jeszcze obiegnę sobie to miasto, zobaczymy co tutaj się kryje, bo jak widzicie na mapie mamy jeszcze... na mapie mamy jeszcze sporo miejsca. Zastanawiam się, co tutaj się mieści. Słuchajcie, urządzeń tutaj jest od groma. Tutaj chyba możemy też na górę sobie wejść. Tam przejść możemy dalej za most, więc jeszcze sporo jest do odkrywania. O, no tutaj właściwie to nie ma już nic do odkrywania, bo jedyne, co możemy zrobić, to słuchajcie... żeśmy się zatrzymali. Coś się tutaj dzieje. O, wow. Słuchajcie, wpadliśmy jeszcze na jakąś rozmowę. Cóż za szczęście, cóż za radość. Przywijają się jakieś teksty, ale może nas już puszczą. Ta Kasimina chyba tutaj chce z nami porozmawiać, bo ona jest tą... mamy tutaj siedzibę wyznawców Pana Wcieleń, czyli miejsce, do którego chciał nas zabrać Aligern. A tutaj, słuchajcie, mamy już mieszkańca klifów. Czy coś ma nam do powiedzenia? Mój znajomy mówi, że na Rafę spadła gwiazda. Moim zdaniem co najwyżej księżyc. O, proszę. No. Widziałeś spadającą gwiazdę, wylądowała na Rafie. Tak mi się wydaje. Mamy też chyba jakieś domki do obejrzenia. Może tutaj jeszcze jakieś znajdźki uda nam się odkryć. Słuchajcie, i handlarza niewolników mamy. Argus, Widz, Baja. O! Słuchajcie, tu jakieś jeszcze inne sklepy są. Zobaczmy tego kupca. Może u tego kupca uda się coś sprzedać. Tu kupujemy i sprzedajemy wspomnienia. Oczywiście. Zobaczmy, czy tu możemy porozmawiać może. Dobra. To sobie przewiniemy. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Słuchajcie, tu zobaczymy. Przywraca 10 punktów w skali zdrowie. Zadaje 12 obrażeń. O, to jest jakiś enigmat. Podprogram, warunkowy enigmat wywołuje procedura awaryjna, zużywa akcję. O, całkiem fajne. Przywraca zdrowie i przywraca... Jeśli punkty zdrowia lub pule statystyk postaci spadną do 50, automatycznie przywraca zdrowie i wszystkie pule statystyk. Całkiem fajnie. Trzeci człowiek generuje siłę, zdrowie to też jest enigmat. Moglibyśmy sobie tutaj kupować enigmaty. Zobaczmy, czy w ogóle mogę sprzedać enigmat. Kurczę pieczone, no. Chciałbym jednak dokonać transakcji. A patrzcie, teraz mogę dokonać transakcji. Zamknijmy. Słuchajcie, udało mi się coś sprzedać w końcu
Na sam koniec, gdzie tu mamy podsumowanie pieniędzy, które ze sobą nosimy? 124 błyszczki. Słuchajcie, na koniec gameplaya udało nam się sprzedać, bo tego gościa z bronią jakoś tam to nie wychodziło. Być może ja tam naprawiałem ten sztylet, nie wiem co tam się działo, ale słuchajcie, wrzućmy to w otchłań niebytu, dziurę niepamięci. Ciekaw jestem, jak tutaj jeszcze można wypoczywać w tormencie, tak żeby przywrócić sobie te punkty. Może się gdzieś musimy udać na wypoczynek, przespać w jakiejś knajpie czy w jakimś zajeździe. Może ten zajazd uda mi się tutaj odnaleźć. W każdym razie na pewno nie możemy rozbić ogniska i siąść przy pieczonym szczurze bądź jakimś innym stworzeniu, które by smakowało po upieczeniu i odzyskać siłę. Słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku, bo zaczynam przedłużać nasze rozstanie, a tak jak mówiłem, jestem już zmęczony i cóż, widzimy się przy kolejnym spotkaniu. Trzymajcie się, do zobaczenia.